Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy znowu na wejściu do kryjskiej posiadłości. Po tym jak ostatnio dużo zeksplorowaliśmy, stwierdziłem, że powrócimy na parter taki całkowity. Dlatego, że ja i moja kosa stwierdziliśmy, że no, fajnie eksplorować wyżej, te piętra i tak dalej, ale... No, jeszcze sporo nieodkrytych rzeczy mamy na parterze, więc tak, warto byłoby się tym zainteresować. I może najlepiej przy tym jeszcze nie umierać. I tak, zapomniałem znowu ustawić sobie... Ja powiedzieć, że zapomniałem sobie ustawić z powrotem błyskawice, ale... Teraz zobaczyłem, że ten płomyk też ma sens na te rączki, bo jakoś tak one się tarzają po ziemi przez chwilę. Więc ciekawa sprawa. Ale tak mniejsza, póki co właśnie zwiedzamy, zobaczymy co gdzie jest i może... Może nawet znajdziemy coś ciekawszego. Dać? Nie, dobra, po prostu jest tutaj przeciwnik. Nowy, tego jeszcze nie widziałem. Bije z magii, na szczęście bardzo słabo. Ale tak, o, kolejny. Po prostu... Bij, zabij. W sumie to jak się rozpada, może sugerować, że jest... De facto może przeciwnikiem typu tego wiecie, odradzającego się, który potrzebuje... ładny kamyczek. Wiecie, ale wsparcia od mojej kosy, żeby się nie odradzał, albo od tego ostrza, klingi, porządku, czegoś tak dalej, nie pamiętam nazwy. Ale tak, dobra. No, ogólnie mówiąc, nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka, to dosłownie... Nul. Nic, zero. Jak zwał, tak zwał. Okej, biją mocno, nawet jeśli rzucą jakiś lepszy czar. No ale sens. Po prostu nie miałem okazji za bardzo przesiąść. A ty co mamy? Książka z przepisami mistrza błyskamieni. Worth it. Nieważne co to oferuje, i tak było worth, że tak to powiem. I to była szóstka, czyli to. Zamrażający garnek. Okej, zamrażający garnek. To zaraz może zobaczymy co to wymaga. A magiczny garnek. Łatwo to craftić w sumie. Czyli możemy robić łatwo garnki zadające magiczne obrażenia. Tylko niestety one żrą skupienie. Garnek z wodą świeconą, trujący garnek. Brakuje trującego grzyba, tutaj zamrażający garnek. Okej, czyli to jest... Ha, chwila, a co? Nie możemy tego wycraftić? Ten ceremonialny garnek jest potrzebny jakiś... Okej. No to skoro nie możemy, to nadkrafcimy jak najwięcej bomb ognistych. Najprościej. I dobra. A samo to miejsce chyba już nie prowadzi nigdzie dalej. Gada się, że miał prowadzić, więc tak. Oczywiście mogę jeszcze posprawdzać, ale... Nie, dobra, są jakieś znajdźki. Są jakieś znajdźki, okej, to tak, to musimy tutaj pochodzić więcej. Ale no, szczerze pomyślałem też trochę o tym wszystkim, jak zaprowadzić tam postać, co zrobić, co i jak. Pomyślałem też o tym, jaką broń bym chciał używać tak na poważnie, poza ewentualnie tą włócznią i kolejny kamyczek, dwójka oczywiście. Z jaką włócznią, tą kosą i ewentualnie uchigataną. Dotarłem do wniosku, że w sumie nie wiem, ale definitywnie... Nawet jak znajdziemy sposób na tą respecjalizację, nie ma mowy, żebym szedł 24-24. To nie jest to, co chcę osiągnąć tą postacią. Po prostu nie, to nie jest to. Więc czymkolwiek był ten miecz, który ostatnio znaleźliśmy, wydawał się ciekawy swoją drogą, będzie musiał poczekać na jakieś inne moje podejście, albo... albo na kogoś całkowicie innego, bo ja osobiście mówię pas. Nie chcę się po prostu w to bawić. Tutaj chciałbym właśnie się skupić bardziej na... palce bronią, ewentualnie na... Co? Dach! Naprawdę? Małe rączki mnie tak zaspombały, że nie zdążyłem zareagować. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Łyk porannej kawy. I tak, możemy iść dalej. Więc no. Nie będzie tego. Może potem kiedyś zobaczymy, wiecie, jakieś wielkie, fajne bronie pod siłę, jakieś super ostrze pod katany. Pod katany, tak, pod zręczność, jakieś katany czy coś. Jeszcze kiedyś. Ale na obecny moment, jeśli mam być szczery, to dosłownie nie planuję jakoś tak szczególnie się bawić w jakieś coś wyjątkowego. Gin Ronsio.
Miałaś ginąć, a nie dać się... Znaczy, a nie mnie trafić. Ale dobra, mniejsza. A, ja muszę być ostrożniejszy. Strasznie... Nie pilnuję swojej energii. A, jako że nie mam teraz... No, co? Nie, nie, ja tutaj mówiłem, że muszę być ostrożniejszy, nie pilnuję energii, a to nagle... Taka brzydka szarża. No cóż. Jestem nieostrożny i to bardzo, przyznaję. Ale okej, mniejsza, mniejsza. No więc, wracając. Nie wiem jeszcze, czy siła, czy zręczność, czy wiara jednak bardziej, które z tych trzech. Ale definitywnie, to będą trzy filary, jeśli da się tak określić w mojej postaci. Pomijając to, że teraz to definitywnie bardziej tym zależy na witalności, chyba tak się nazywało. Tak, chyba. Weźcie coś zrób przeciwko tej ręce, jak ona tak dwa ciosy zrobi, potem tak szybko atakuje, że nie da się nic, no nic, po prostu. Ale dobra, widzimy się za chwilę, jak już pozbędę się tej ręczki, może się trochę uspokoję, bo pomału zaczynam się wkurzać na sam na siebie. No dobra, pozbyłem się dużej ręki trzeciej. I stwierdziłem, że tak, nie będę wam pokazywał tego, po prostu patrząc na to, jak nie umiem, jak się wkurzam, więc no. Teraz tylko nie zginąć od tych małych, dziwnych rączek i powinno być okej. Może tylko, że no, jak widać, kończą się butelki lecznicze. Ale no, tak. To pokazuje tylko, że nie potrafi grać, więc nie ma co się przejmować. Kiedyś może się nauczę. I co my tu mamy? Tarczę lodowego herbu. O, jakoś ładna ta tarczka. Mała tarcza, okej, czyli to już raczej nie jest nic takiego dobrego dla nas. Chociaż okej, chroni lepiej przed magią niż co mamy teraz. Więc no, fajnie. Ale no. Ponadto raczej nie ma sensu z niej korzystać. Na obecny moment. Czy jest coś jeszcze w sumie takiego, o czym bym chciał wspomnieć? Bo wydaje mi się, że były jeszcze właśnie jakieś takie ważniejsze tematy. Poza tym, żeby jakąś znajdźkę, którą pominąłem. No i jedną rękę też pominąłem. Pewnie wypadł kamyczek. Oczywiście. A chociaż dobrze, nie, czyli też kamyczek pewnie. Oczywiście. Już sobie też tak właściwie dowiedziałem się, o co chodzi z tym legendarne. I wiecie, tak tam wczoraj byłem w tym mieczu. Wczoraj dla mnie to było więcej czasu, no ale z waszej perspektywy. No ale wracając, to tak. Na tym mieczu pisał legendarne, sprawdziłem, gdzie jeszcze widziałem to legendarne i odpowiedź jest ciekawa. Okazuje się, że jeśli broń ma dopisek legendarne, coś tam, albo zaklęcie, albo talizman, niestety z tamtego już potężnego spoilera, no ale nawet sam go trochę chciałem od tego gościa, którego pytałem, ale tak, to ogólnie mówiąc oznacza to, że jest potrzebny do jakiegoś achievementu. Jeśli nie ma takiego dopisku, nie jest to potrzebne do osiągnięć achievementów, jak zwał, tak zwał, więc ja, warto wiedzieć, że nie będę musiał się starać, wiecie, podnosić każdej pojedynczej, jak to się nazywa, odmiany zaklęcia, żeby mieć spokój. Ale naprawdę miło to wiedzieć. Nie zmienia to faktu, że wiecie, i tak będę próbował zdobyć wszystkie możliwe inkantacje, które istnieją w tej grze. Chociaż ciężko będzie, nie znając ich. Ale no, przynajmniej wiadomo, że no... już się plączę. Ale tak, przynajmniej wiadomo, że no nie będziemy musieli aż tak się męczyć tym wszystkim. To jest chyba dobre wyjaśnienie. Ja, chyba dobre. Wiecie, żeby dostać osiągnięcie. Jakkolwiek lubię takie rzeczy, tak, jeśli to ma być właśnie ukryte za osiągnięciem, a nie za moją osobistą satysfakcją, to często bywa to bardziej nawet irytujące niż zachęcające. Ale dobra, jesteśmy teraz już na nowych terenach, gdzie widzę, że są jakieś ultra wytrzymałe piesy. Okej, przełamałem jego posturę. Ale tak, są wytrzymałe, więc trzeba być ostrożnym tutaj. Najlepiej nawet z nimi nie walczyć, chociaż wątpię, żeby to się miało udać. Super złoty nasiono, to chyba pozwoli już w końcu zwiększyć ilość butelek. I teraz czy kosm da się robić? Nie, nie da się robić, ciosa w plecy. Opa! Przeżył. Bo się myślałem, że przeżyje. Jeśli by przeżył, to bym naprawdę się wkurzył. Tam to byłoby nielogiczne, żeby taki byle pieseł przeżył upadek z takiej wysokości. Ale dobra. Jednak jest sprawiedliwie. Dane mam nadal ubraną, bo wiecie, nie byłem pewien.
Też czuję, że w tym miejscu może ona być większym wsparciem niż Kosa, chociaż... Tutaj okłamuję. Różnie może być. Ale tak, jako że Kosą się już pobawiłem i nie za bardzo to wychodziło, to teraz pora wziąć katanę, która jest chyba nadal plus 6. Bo nie wydaje mi się, żebym ją ulepszył ostatecznie bardziej. Sprawdzi, jak ona będzie właśnie działać. Chociaż jak widzę przeciwko tym... To wilko coś on, to... Lepiej chyba zostać przy... Właśnie. Może to jest kwestia ulepszenia czy czegoś. Chociaż na pewno też Kosa będzie miała mocniejszy ten współczynnik z Tagera, czy tam przełamania postury, postawy, jak to tak zwał. Ale dobrze. A to już niedobrze. To jakiegoś olbrzyma. A ja nie lubię olbrzymów. I stąd widzę też drabinę, więc... drabina. Tak, drabina będzie bezpieczniejszym wyborem. Co tu jeszcze mogę dodać? Spora jest szansa też swoją drogą, że ulepszymy tą katanę już na więcej. Bo się nie mylę, mam chyba kamyków trójek, akurat 12. No, więc możliwe, że nawet 9 dostanie sobie katana. Jak na razie jest najlepszą bronią normalnego typu, którą znalazłem. I no, mówię to z żalem, bo chciałbym naprawdę bawić też inną bronią, ale jeśli tak się przyjemnie tym walczy... Tam, bije dobre obrażenie, jest w miarę szybkie, ciężko... Ciężko po prostu działać wbrew sobie. A, to jest taki strzelam w sumie powrót na wcześniejsze miejsce, więc mniejsza. Albo co, no ciężko działać przeciwko sobie tylko po to, bo się chce czegoś innego niż katany. Jeśli mi się dobrze walczy kataną, no to trudno. Będę walczył kataną. Okej, okay, mamy... Prawdziwie, ktoś walczy jakimś mieczykiem. Pozwala czarować. Albo tworzy jakieś inne coś. I olbrzymiego trolla, który ma... Jakiś miecz też z kryształkiem. Troll ten jest bardzo wytrzymały, bo jak widać moje kule czarnego ognia niewiele mu robią, więc... może być niebezpiecznie. On też nie, dobra, to nadal wygląda w sumie jak zwykły troll, tylko ubrany. Okej, okay, to nie jest zwykły troll. To jest czarujący troll. No to mocno czarujący troll, okej. Okay. W niego tą bombą. Nie wiem. Aha, czyli ma wszystko, co miał troll i jeszcze więcej. No, to może być ciężko. I naładowane 345. Teraz jeszcze muszę zobaczyć. Naładowane! O, cholera. Będzie śmierć. Będzie śmierć. Czuję, że te mieczyki we mnie po prostu wlecą. Będzie śmierć. Jednak nie. Okej, okay, ale... 345. Nie naładowany. A z naładowanego? 95. Ale to nadal nie opłaca się ładować? Trochę dziwne. Może kwestia tego, gdzie trafię. Nie, dobra, to... Jest ładowanie też wcale nie jest tak źle. Dostał Stagera i chyba krew wleciała i... Miecz rycerza troli. Okej! Okay. Czyli to chyba był jakiś elitarny przeciwnik, skoro dał coś takiego, wiecie, taki wyjątkowy. 20, 14, 18 inteligencji. A, okej. Okay. Dobra, broń nie dla mnie. Więc no... A jeśli byście tego chcieli, to przykro mi, nie będę walczył mieczem rycerza troli. Jak mówię, nie inwestuję w inteligencję więcej, chyba że będę musiał inwestować w nią na potrzeby, wiecie, jakichś tam wspaniałych cudów, inkantacji, czy jak zwał, tak zwał. Wtedy to jeszcze może bym się skusił. Ale póki co mam tą 13 dzięki pieczęci, więc po co mi więcej? Jak to jest tyle, ile potrzebuję dosłownie do moich inkantacji. A tutaj, co my tu mamy? A, walczyliśmy już z takimi. Tak, walczyłem już z nimi. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że będzie taki jakiś multiatak, który aż tyle zna. Pewnie na co, że zginęłem przez swoją głupotę. Znowu. Ale okej. Okay. Wniosek następujący, katana bije im za mało. Wydałoby się ją ulepszyć. Też nie wiem, czy też jest sens na razie.
To ulepszenie do plus 9, to zjemy wszystkie te super kamienia. Z strony może też dać za mało, żeby to się opłacało. Będę musiał to przemyśleć dokładniej. Nawet nie patrzmy na piesy, tylko idźmy tutaj i zawalczmy. Wrócił troll. Wrócił. A to oznacza tylko tyle, że w sumie skoro wrócił, to jest on zwykłym przeciwnikiem. Nie podoba mi się to. Oraz miałem wielkiego farta, że dostałem jego miecz prawdopodobnie. I to akurat mi się bardzo podoba. Ale dobra, mniejsza. Idziemy znowu tędy. Może tym razem uciekniemy. Przed zauważeniem przez trolla i innych takich. A właśnie, ta kasa przy okazji jest plus 3. Tak, plus 3. A my kamyczek numer 4? Nie, nie mamy czwórki. Tylko piątkę. A szkoda, bo powiem szczerze, po tym jak ona się tu sprawuje, to jestem przekonany, że chciałbym ją ulepszać. Może potem będę żałował. Też chwila, a kamienie czwórki nie dało się kupić u tego, wiecie, kowala dużego? A może? Tak po cichutku. Przecież ja zacząłem ciszej mówić, ale dobra, dobra. Mniejsza. Zauważyli nas. Jest niedobrze. No tak, nie ma to jak stunlock. Więc, wiejemy? Tak wiejemy, tak będzie chyba najbezpieczniej. Nie podoba mi się... O! Mamy bossa. Który... Nie! Nie wiem, on będzie... Nie wiem, że to jest główny... gimmick tego bossa, że będzie taki... Będzie odskakiwał, będzie takie... Wredne zaklęcia rzucał. Bo jeśli tak, to nie postarali się. Ale okej. Okay. Jeśli to na niemu nie działa do końca, to może... Okej, przynajmniej ta magia widać, że nie bije aż tak wiele. I co ciekawe, kataną bije podobne obrażenia, co... W sumie tym, jak to się nazywa. Co tamtym, tym, więc... Gdyby mi zrobił unik w normalnym tempie, to może bym wygrał. Niestety. Ale dobra. Przynajmniej wiem, że to jest jakiś boss. I jest posąg. Oj, a to już jest super. Lubię, jak blisko bossówki są posągi. Albo miejsca łaski. Najlepiej jedno i drugie. No i to jest piękna sytuacja. Nie musimy się stresować ani nic. Nakładam piękną błyskawicę. Wiemy walczyć jak równy z równym, tylko najpierw podniesiemy te moje kilka tysięcy run. Okej. Okay. Wniosek następujący jeszcze jest. Tutaj ma strasznie szybkie ruchy, no co się dziwić, w sumie jest na koniu. Ale tak. Strasznie szybko po prostu atakuje i w ogóle, więc ciężko jest tu wyprowadzić więcej ataków nawet czymś takim jak katana. A jak w ogóle ogień na nim działa? Trochę zaburzony uderzeniem z katany, ale widzę, że... Okej, okay, w sumie nie najlepiej, w końcu walczymy na wodzie. To elektryczność może byłaby dobrym wyborem. Okej, okay, to nie będzie łatwe. Walczymy po prostu z super szybkim bossem, który... Dobra, chociaż, okej, okay, super szybki to nie jest. Czym ona? Szybszy, to już był chyba Margit nawet z momentami. Ale dobra, dobra. W przypadku może przydałoby się tarczka. Głowę od magii blokuje. Ten. Zasad fizycznych. Zobaczymy. Jeśli zadziała, to super, jeśli nie, to trudno. Aha, no czyli teraz będzie odskakiwać, po prostu rzucać te szkleciki. Tym magicznym trafem wszystkie będą zawsze we mnie trafiać. Jak tylko robię coś innego niż unik, żeby mnie nie trafiły. Okej. Okay. Masywnie odbiera mi to staminę. Więc mogę tarczować,
Ale jest to ryzykowne. Okej, okay, teraz najlepiej uniknąć. Bo w przeciwnym wypadku dostanę ze szkieletów wszystkich. Dobra. I widzę, że ta lokacja chyba w sumie tak stawia nacisk głównie na magię. Jak teraz sobie myślę. To się chyba tu było nawet wspomniane, dlaczego mniej więcej. Zrozumiałem. Nacisk na magię. I tak, zaskakujące. Wszystko to jest po prostu magiczne, więc może warto byłoby też pomyśleć o sprzęcie antymagicznym. Też co mi to da? Jak ona po prostu bije tak szybko, że nie jestem w stanie wyprowadzać ciosów zazwyczaj. Aha. To będzie ciężkie. Zdecydowanie. Więc tak. Mam 21 minut, ja nadal w sumie nic nie zrobiłem. Super. Ale tak, pomyślmy może dokładniej, co trzeba zrobić. Czy mam coś lepszego antymagicznie? Ciekawe, zwykły płócienny strój jest lepszy. O! Cięższy, ale pod każdym względem lepszy niż to, co mam. Nadal średni ciężar, okej. Okay. Czy mamy jakieś rękawice lepsze? Nie, rękawic lepszych nie znajdziemy. Tutaj to jest lepsze. Robiłem czegoś dobrego na fizyczne i magię jednocześnie, więc... Duży ciężar. A, to nie. Ciężko będzie na dużym ciężarze. Tak, grube przewroty. Oj, to będzie wyzwanie. Chociaż chwila, odrzucimy... Dobra, odrzucamy kosę. I tak ubrań trochę na biedaka, można powiedzieć. Idziemy. I... Jeśli kogoś zastanawia, czemu czapki nie zmieniam, to proste, no, daje mi te 30 punktów życia, więc wydaje się być najsensowniejsze. Dobra, podejście numer kolejne. Jeśli mi zastanawia, czy może nie warto byłoby też spróbować po tym kiedyś być na niskim ciężarze. Wiecie, zanim będę też testował ewentualnie jakieś wielkie pancerze czy coś, może na niskim ciężarze, czy małym obciążeniu, jak złotych zwał. Wiecie, nagle się okaże w sumie, że tak. Ale czy ta obrona nic nie dała, jak tak patrzę. Nie wiem, o ile one lepsze, ale to dosłownie nie czuję różnicy. Jak tak patrzę, czy mam zbroję, czy nie mam. Okej, okay, tutaj to odczułem. To jest połowa paska, to tylko 1/5 paska. Okej. Nie. Za ciężkie to będzie dla mnie. Boże, na małym obciążeniu właśnie z lepszymi unikami bym dał radę bardziej. Ciężko mi stwierdzić. A, i oczywiście, no, idealnie to jest tak, żeby mi trafić. Nie. Oczywiście, tarcza nie weszła. W tym momencie to jestem w stanie wprost powiedzieć. Nie wiem, czy to jest zasługa Elden Ringa samego w sobie, że tak powoli są wykonywane niektóre akcje z takim opóźnieniem, czy co, ale tutaj mnie opóźnienie po prostu zabiło i raczej nie jest spowodowane teraz połączeniem z kontrolerem, bo jest po kablu. Ale tak, no nie wyszło, więc... Zobaczmy, czy po prostu, no, da się zmniejszyć obciążenie. Nadal jest średni? To ile muszę mieć na lekki? Mały ciężar. Naprawdę? Nawet wyglądają prawie że identycznie. No dobra, zobaczymy, może teraz będzie lepiej. Tak, to trochę to paradoksalne w sumie, tak bez obrony żadnej to miałbym pójść lepiej. Ale spróbujemy, wiecie. Nawet może nie będę unikał szczególnie, znaczy nie będę właśnie szczególnie blokował, tylko spróbuję na unikach pójść. Może właśnie te iframe'y na minimalnym obciążeniu są jakieś o tyle lepsze, że naprawdę będzie mi nagle lepiej się unikało. Dobra.
No i też nic nie czuję, widzicie? Widzicie, to po prostu... Dosłownie nie czuć różnicy w otrzymywanych obrażeniach. Czy idę tak, czy idę w pełnej ciężkiej zbroi. No, to widzicie to? Dosłownie, teraz polazłem w jakichś tam szmatkach płócianych i moim kapturku, bez niczego więcej, a obrażenia trzymuje prawie identyczne. Gdyby ten boss jeszcze nie był taki mobilny, a właśnie, chwila, boss jest mobilny. Czyżby? Nie. Już myślałem, że możemy sobie wyrównać szansę. Okej, ten ruch był zabójczy. Wiecie, pędząc na konia, ale nie, jednak nie możemy. No i śmierć. Nie wiem. Tutaj powiem wam szczerze, nie wiem, czy to jest wina tego, że ja nie umiem, wina tego, że jakiś dziwny trafił, mam po prostu spore opóźnienia na Eldenie, czy co? Ale czuję, że tego bossa nie jestem w stanie pokonać. I to tak prawdziwie, nie czuję po prostu. Ja to jeszcze spróbuję kilkukrotnie. Ale po prostu tego nie czuję. Powiedz mi ewentualnie jeszcze zostało co zmienić typ katany, czy tam katan na inną broń. Na jaką? W sumie. I ona nie daje rady, to ostatnie co mi zostało to moja kosa, chociaż z tego co widzieliście, kosa też wcale sobie dobrze ze mnie radzi. Ale tak, jedno jeszcze podejście na kosie. Na niskim obciążeniu. I zobaczymy. Widzicie, kosa bije 152, więc... Katana biła wcale niewiele mniej. A była szybsza na pewno. Więc tak, no. Okej, kosa ma trochę większy zasięg. Po prostu w teorii bezpiecznie będzie się nim walczyć, chociaż. Zacznijmy od tego, że ja i tak nie umiem. Więc. Też może też polazłem w miejsce, do którego nie powinienem teraz leść. Może naprawdę to... Chociaż okej, i tak największe co. Wydaje mi się, że może być tutaj pływać na to wszystko, to, że wiecie, korzystam z tych, jak to się nazywa, no tych dziados, co zwiększają otrzymywane obrażenia kosztem tego, że dostaję statystyki. Może to. Nawet bardzo prawdopodobne, że to. Ale ciężko mi teraz to stwierdzić jednoznacznie. Dobra. Łyknijmy to i jesteśmy już skazani tylko na siebie. No! Tak, po prostu tak, no. Niestety to chyba dosadnie pokazuje, jak to wszystko będzie wyglądać, więc nie wiem. Pozwólcie, że się po prostu zastanowię, co teraz zrobić. Bo w tym momencie czuję naprawdę taką trochę bezsilność. To też... Mówiąc szczerze, nie chciałbym po prostu... Jak to się nazywa? Rezygnować nagle z tego wszystkiego i... I okej, dobra. Padł mi przez to odpowiadać. Super. To tym bardziej widzimy się za chwilę. A jeszcze nic niestety nie wymyśliłem, ale zostałem tu zaatakowany, więc przy okazji zobaczymy coś takiego. Tak, hura. No jak widzicie, jestem też ubrany już w normalne ubranie, standardowe takie. Zmienia faktu, że muszę solidnie pomyśleć, co teraz. Bo nadal naprawdę nie wiem, co dalej z tym zrobić wszystkim. Więc no, widzimy się za chwilę. Nie, no dobra, wiecie co? Trudno, stracimy te 5000 prawdopodobnie. Ale ja póki co odpuszczam. Odpuszczam temu. Po prostu chodźmy zwiedzać jakieś nowe miejsca. Nie wiem, mamy tutaj ten cały boski most, który nawet nie pamiętam skąd mam i czemu mam. A z drugiej strony mam też tutaj tą lokację całą mi. Chyba studnia, to tędy chyba tam ze studni raz wyszliśmy czy coś. I tutaj też tak ten wielki most i tak, no. Nie wiem gdzie, nie wiem
Co, ale... Po prostu chodźmy. I dobra, ze względu ogólnie na też na charakter tego całego miejsca i tak dalej. Wiedzieliśmy już trochę tutaj, to powiedzmy, że pójdę w to miejsce i... Tym razem poginiemy sobie tutaj, zobaczymy, czy coś z tego będzie. I tak niedługo odcinka muszę kończyć, ale... No, chciałbym naprawdę wam pokazać coś więcej niż tylko moje umieranie, więc stwierdziłem, że to jest najlepsza decyzja. Zrezygnować z tamtego miejsca. Chociaż, nie ukrywam, to nadal wydaje mi się, że jest jedyne takie, które mi pokazuje mniej więcej jakiś cel, bo tutaj no okej, fajnie, wiecie, możemy sobie szukać, zwiedzać, sprawdzać, no ale... Jak? Prawda jest taka, że w sumie no to... Podam po tym, że możemy tutaj łazić, jak... Alokacja na pewno ma jakiś cel. Nie zaprzeczam, że nie, czy coś tam. Kłócił właśnie, że nie ma, ale... Na przeciwieństwie do tamtego miejsca, tutaj nie wiem, co do końca mam zrobić. I... Zanim coś, to może jeszcze zobaczmy, jak sobie poradzę... Ten pieso z... Za... Żarłem, że tak to nazwę. Dobra, nie poradzę sobie. Cokolwiek to jest po prostu... Zanim cokolwiek zdążę zrobić, to mnie dobije. Może jednak to nie jest dobre miejsce. Ale z drugiej strony, no to naprawdę już nie wiem, co mam robić. Tam wiem, że pewnie prawidłową odpowiedzią byłoby spróbuj ponownie, walcz z tym bossem, aż ci się uda, czy coś. No ale, no, wiecie, forma odcinka takiego byłaby nudna. Jeśli miałbym naprawdę ciągle walczyć i walczyć i walczyć, to też prawda jest taka, że nigdy bym tego nie skończył. Dopóki bym sobie nie poradził, to mogłoby mi zająć kilka dni, przez co byłby spory przestój, więc... Już stwierdzam, że lepiej będzie nawet tak połazić znowu w jakieś głupie miejsca bez większego celu, niż się tak męczyć z jednym bossem. Okej! Okay. Nie wiem, czemu znowu czuję taki trochę... większe... ciężko to nazwać. Później na unikach jakby chyba. Ale patrzcie, kosa. Kosa sobie radzi z nimi świetnie. Wiem, że to może być też kwestia tego, że no katana ma ogólnie mniejsze obrażenia, kosa jest też po części święta i może ta świętość jest tym, czego nam tu potrzeba. Ciężko mi stwierdzić. Ale tak, chyba najlepszą decyzją będzie tutaj zostać póki co z kosą i... na niej bazować. Chyba nie wkurzać tych psów. Szkoda, że nie mam przygotowanego tego, wiecie, zaklęcia, które było tam na początku w sumie. Tak, na początku je miałem, wiecie, co tam pozwalało nie wydawać odgłosów podczas zgadania się. Oczywiście, że mnie zauważy. A tu jeszcze jest jakiś dziobak w ogóle. No w sumie, tak, nie dziobak, no ale wiecie, o co mi chodzi. Okej, okay, cokolwiek jest w tej skrzyni, będziemy musieli tu przyjść za chwilę jeszcze raz zobaczyć. Ja, ale... Chyba to będzie teraz ten swój festiwal ginięcia. No trudno się mówi. Ale wiecie, przynajmniej coś poznajdujemy. A każda znajdźka dla mnie jest teraz na wagę złota jako żona. Czuję się trochę zagubiony i smutny tym, że no moja postać jednak sobie nie radzi aż tak dobrze, jak się spodziewałem. Oczywiście wiem, że to jest może kwestia tego, że mam gorszy dzień, albo to jest akurat boss, z którym sobie nie radzę i to wszystko można zmienić, ale no. Rozumiecie, co tu mamy? Łuk runiczny. Teraz gro, wiesz, jak mnie po prostu nie pocieszać. Jak łuki runiczne ogólnie super i lubię, tak no, jako nagrodę za coś takiego, i naprawdę trzeba się zmagać z jakimś takim potworem, nie wiadomo jak potężnym, to jeszcze w skrzyni powiedziałbym, że trochę, no, nie doceniłaś mojego wysiłku. A, i w sumie... Ja jeszcze sobie tak uświadomiłem jedną rzecz. Którego też jeszcze nie przeszukałem. Chyba. I tak, jeszcze... Nadal są te całe ruiny oczyszczenia, czy jakim tam... Wiecie, te, które mieliśmy chyba gdzieś tam... Tam w tej jeziornie. No i oczywiście skrzyń nie podniosę. Nie, podniosłem. Wielki miecz. Wiem, co to za miecz. Nawet nie będę teraz się nim zainteresował. Wiem, co to jest. Nawet nie trzeba naprawdę więcej mi mówić.
Sama nazwa już jest wystarczająca. Ruiny Kaelm. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Pewnie nie będzie się podobać za chwilę. Mam tu jakieś trupy, które płoną i pewnie eksplodują. Okej. Okay. Dałem rozpuszczone grzyby, więc to już jest coś. W sumie nie wiedziałem, jak zrobić rozpuszczone grzyby, jeśli się nie mylę. A tak, uciekliśmy od tych psów i ptaków, więc jak dla mnie zdecydowanie plus. Chociaż te ruiny wcale nie wyglądają o wiele bezpieczniej. O, jeszcze ta maszyna bojowa. Jak widzicie, bardzo odporne, a dziadostwo też jest groźne. Jak już mówiłem w przypadku tego, kiedy spotkaliśmy je, ten, jak to się nazywa. A tam ostatnio. W sumie mogą mnie prowokować tego wszystkiego. Więc mój błąd, że w ogóle tutaj ta walka się teraz zaczęła. Po prostu chodźmy przed siebie może. Oczywiście jest tutaj pod lokacją te całe ruiny, coś tam, więc tutaj coś musi być. Ten na C, mniejszy teraz, konkretną nazwę. To jest najgorsze, że właśnie jak coś ma swoją nazwę, to chyba to ma jakiś większy sens, żeby być nazwane. Bez powodu tutaj nie rzucają takich rzeczy. No i właśnie. Chciałbym to właśnie pozwiedzać, za dużo właśnie mówię. A z drugiej strony, no jak widzę takich wrogów, to też, nie wiem. Chociaż możemy na koniu niby tak szybko właśnie przejechać tu i ówdzie i zobaczyć, czy coś jest. I dobra, jeśli coś jest, to możecie mnie poprawić, ale mnie się wydaje się, że nic nie ma, więc jak nic nie ma, to możemy jechać dalej. Natomiast ja chyba to jest najlepsza opcja. Więc dobrze. No, widzę miejsce łaski, tak? Miejsce łaski przede wszystkim, nie chcę zginąć, a miejsce łaski jest bezpieczne. Nawet jak nie jest bezpieczne, to przynajmniej odrodzimy się tutaj, a nie tam znowu i jakaś większa wojna tam się toczy. Nadal jestem w strefie zagrożenia według gry. I jest gdzieś ta starucha. A to no, nawet nie będę czekał. Zobaczymy, co starucha powie, bo wiecie, te staruchy gadają jakieś dziwne rzeczy, ale może mają jakiś sens w tym wszystkim, co mówią. I zobaczmy. Twoje palce, no dobrze. Dobra, i co powie? You one for festivals or flowers? To the south, a grand festival to make the stars turn. To the east, the heart and bud of a flower to be. Dare you enter into the heart of the scarlet rot? Wydaje się to być niebezpieczne, ale tak, chyba nie mamy wyjścia. No to w sumie tak trochę to dzięki za nic. I dobra, poeksplorowaliśmy delikatnie bardzo, ale na tym chyba zakończymy epizod, bo jest 30 parę minut. I tak. Ja na pewno na tym zakończę, bo czuję się, jak mówiłem, zagubiony. I no, pomiędzy tym a następnym odcinkiem postaram się pomyśleć, co zrobić, gdzie pójść i może nawet zasięgnę rady eksperta. Oczywiście nie chcę tego, więc jeśli to będzie, to tylko jeśli naprawdę sam niczego nie wymyślę. Chociaż dobra, głupoty gadam. Za szybko się poddałem, przecież mamy jeszcze całą tą lokację do przejrzenia, co jest tyle rzeczy, których jeszcze nie znamy. A ja tylko się w sumie głupek poddałem przez to, że no, tutaj sobie nie radzimy. Dobra. W sumie naprawdę nie myślę czasami. Ale tak, więc w sumie dobra, na sam odcinek będziemy zwiedzać właśnie tutaj te wszystkie jeziora i tak dalej. A na ten moment ja tu kończę. Dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.